Dzień dobry, moi drodzy. Mamy dzisiaj drugi dzień grudnia. Jest to kolejny dzień oczywiście naszego dziękowania. Proszę, posłuchajcie cytatu na dzisiaj. Bądź wdzięczny za trudne chwile. One pozwalają ci się rozwijać. Bądź wdzięczny za swoje ograniczenia, ponieważ one dają ci szansę na poprawę. Bądź wdzięczny za każde nowe wyzwanie, ponieważ ono buduje twoją siłę i charakter. Bądź wdzięczny za swoje błędy. Przekazują ci cenne lekcje. Troy Amdahl. Kochani, bardzo piękne zdanie. Bardzo was zapraszam, żebyście sobie każde po kolei tamto wezwanie, które tam jest, jakby prześledzili. Kochani, oczywiście trudno jest być nieustannie w postawie dziękczynnej, to jasne. Trudno jest dziękować za rzeczy oczywiste, ale jeszcze trudniej jest dziękować za to, co sprawia trudność, co jest przeciwnością, co jest błędem, co jest jakimś wyzwaniem. Jasne, znowu, po czasie możemy zobaczyć, kurde, to, że wtedy stanąłem przed takim wyzwaniem, to mi na przykład zbudowało taką albo inną postawę, to mnie nauczyło czegoś, dzięki temu jestem mądrzejszy. W trakcie, kiedy się to dzieje, bardzo trudno to zrobić. Kochani, dzisiejszy dzień, pewnie staną przed wami jakieś trudności, jakieś wyzwania, jakieś może błędy popełnicie, a weźcie podziękujcie za wszystko. Cokolwiek się wydarzy, złóżcie Bogu dziękczynienie. Panie Boże, nie wiem, do czego to prowadzi, jest to dla mnie trudne i w ogóle wolałbym, żeby tak nie było, ale skoro tak jest, to chciałbym z tego wyciągnąć dobrą lekcję i mam nadzieję, że to będzie coś dobrego. Dziękuję ci za to, że to się dzieje. Prowadź to do czegoś dobrego. Bardzo ważna lekcja. Modlimy się, a nie lenimy się. Dobrej modlitwy, dobrego dnia i do jutra.